Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w mych skromnych progach po raz kolejny. Słuchajcie, dziś mamy 13 kwietnia i postanowiłem, że idealnym wręcz pomysłem będzie ogranie czegoś, co wyszło jakiś czas temu. Jak wiecie, bądź też i nie wiecie, wyszedł fangame Crasha Bandicoota. I mam zamiar go ograć. Serio. Jest nowy fangame Crash Bandicoot Back in Time, coś takiego się nazywa. I mam zamiar go w tym momencie ograć. Tak więc zobaczymy, ile przejdziemy gry. Nie obiecuję, że będzie z tego jakaś seria, bo prawdopodobnie jest to taki bardziej jednoodcinkowiec. Ale jeśli nie wyjdzie więcej z tego odcinków, to na bank sobie będziemy to ogrywali na live'a. Tak więc bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem. Gierka się odpala. Okej. Mamy trochę taki wstępniaczek jak za czasów Crasha Bandicoota dwójeczki. No i mamy Crash Bandicoot Back in Time, wersja 0.91. Możemy sobie odpalić kredyty albo nową grę i sobie odpalimy nową grę. Jestem ciekaw, jak mi w ogóle będzie szło, bo nie gram w tę grę na padzie, tylko na klawiaturce, ponieważ takiego długiego mam pada od PS3, więc a raczej taki długi kabel od pada mam. Więc sobie nie pogram, bo bym musiał, kurde, ja nie wiem, jakoś tam pod biurkiem siedzieć bodajże. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć poziomów. I coś tutaj mamy. O, właśnie możemy sobie w dół zjechać. I mamy tutaj, mamy tutaj też parę poziomów. Dokładnie to też pięć. I ukę mamy. Fajna uka, nie powiem, że nie. Ogólnie całkiem pomysłowy, muszę powiedzieć, ten fangame. Bardzo fajnie ogarnięte, tylko ja muszę nauczyć się kontrolek. Jak tutaj... Wow, co jest grane? A, P to jest pauza, dobra. Muszę tutaj się nauczyć kontrolek, bo przez to, że ja będę grał na klawiaturce, to będzie dupa zbita. Nie... O, shiftem mamy ten. Spin attack, spoko. Altem, o, altem będziemy mogli robić się w ślizg, dobra, spoko. Dobra, to zaczynamy pierwszy poziom. Może będzie ciekawie, mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie ciekawie. Jak ja w ogóle poznałem tę grę? Poznałem tę grę przez Crystal Fisher, który wrzucił na swój kanał film na ten temat. I wiem, że ta gra ma w sobie edytor map. Tak, ma w sobie edytor map, więc będziemy mogli sobie stworzyć jakąś mapę swoją drogą. Tak więc, no, będzie ciekawie. Będzie na pewno bardzo ciekawie. Jeżeli wy będziecie chcieli stworzyć jakąś mapę, w której ja będę się oczywiście triggerował, no to macie oczywiście do tego pełne prawo. Ej, spacja nie zadziałała w odpowiednim momencie, kurde. Jezus, naucz się mówić, a nie momencie, kurde. Sam jesteś taka momeja. Dobra, teraz kurde poszło. Poszło gładko. Mamy tutaj aku. Oczywiście znane nam pancerniki z Crasha dwójeczki, które również tutaj powracają. I co tu mamy? To jest ścieżka śmierci? A może to jest bonus? Nie, to prędzej bonus jest. To jest na bank bonus, tylko nie jest tak odpowiednio oznaczony. Ale dobra, już wtedy zaczynamy. Może nam się uda! Okej, okay. Pyk. Elegancko. No i super, 18/18. Poszło gładko, za pierwszym razem. Jeśli chodzi o bonusik. Tutaj widzę, że Aku ma jakieś delikatne problemy z animacją, bo on tak trochę strasznie klatkuje. Chłop, kurde, klatki na sekundę gubi, jak to się mówi. O, super, dobrze, elegancko. To jest trochę takie połączenie Crasha dwójki z Crashem jedynką, bo te schody, jak widzicie, to one są autentycznie wzięte z Crasha jedynki, tylko delikatnie skrócone. O, mamy kasetę. A, tak, to są te kasety z Crasha czwórki, te retrospekcyjne. Ej, fajnie, że oni tutaj ogarnęli coś takiego, tylko ja nie mogę jej zdobyć, dlatego że ja, zginąłem dwa razy, nie? Gdybym nie zginął,
to bym miał sobie teraz kasetę, więc będziemy prawdopodobnie powtarzali na szybkości ten level, a raczej ja sobie wejdę na szybkości... Ała. Ja sobie wejdę na szybkości i go, kurde, przespeedrunuję, nie? Ale całkiem szczerze, tak całkiem szczerze, graficznie, jak i soundtrackowo, nie prezentuje się źle ta gra. Myślę, że... Dobre. Dobrze idzie, kurczę pieczone. I to już jest koniec, nie? Tak, jest koniec. 72 na 74, czyli gdzieś dwie skrzynki pominąłem. Jestem bardzo ciekaw, gdzie ja pominąłem te dwie skrzynki, bo... O, spoko. I kryształu nie mamy. O, to jeszcze raz się cofamy. Co to ma znaczyć, kurczę pieczone? Jeszcze raz. Oh yeah. Dobra, mamy to. Yeah! Mamy, kurczę pieczone, mamy już zebraną kasetę retrospekcyjną. Jestem ciekaw, jak właśnie tutaj, na czym polegają te kasety. No bo wiecie, ja to tak domyślnie mówię, że to jest kaseta retrospekcyjna, bo tak było w Crashu 4, no nie? Ale jestem ciekaw, jak tutaj to będzie działać. I pytanie teraz, czy ja znowu nie będę miał pominiętych tych parę skrzynek, no bo serio, ja tutaj chodzę, patrzę co i jak i gdzie. No ja nie widzę, żeby były gdzie indziej jeszcze skrzynki, nie? Może są, faktycznie. A ja po prostu ich nie dostrzegłem swoim sokolim wzrokiem. O, teraz raptem jest, teraz raptem się zaliczyło. No nie wiem, dziwne, bardzo dziwne. Ale dobra, to co miałem zdobyć, to zdobyłem. Fajnie będzie zapisać, da się zapisać? A nie da się zapisać, czy to się... Ej, to się zapisuje normalnie? Options... Nie no, wszystko się zgadza, wszystko fajnie się zgadza. Warp room, dobra, no to chyba to się z automatu zapisuje, tak mi się wydaje. Tak zapisuje się z automatu. Dobra, no way back. Lecimy z koksem, zobaczymy co tutaj będzie. Ja trochę tej planszy widziałem, tak sobie zdążyłem zaspoilerować. I to jest dosyć ciekawa plansza. To jest bardzo ciekawa plansza, ponieważ to jest trochę taki zmodernizowany Snowgo z Crasha 2. I ja wiem, że... O kurde, dobrze, kurde było. Ja wiem, że po prostu to jest taki właśnie zmodernizowany Snowgo z Crasha 2. No może być ciekawie, nie będę tego ukrywał. Ja muszę się tych kontrolek nauczyć, bo one to są trochę upośledzone. Te kontrolki! Kontrolki upośledzone! Strasznie Crash się tutaj ślizga. Ja mam wrażenie, że on się gorzej ślizga tutaj niż w klasycznym Crashu 2. Ale dobra, to całkiem sprawnie poszło. Mam nadzieję, że teraz nie będzie jakby sytuacji z... Jeszcze raz, kurde. Ja nie mogę sobie na to pozwolić. A wolałbym, kurczę pieczone, żeby to właśnie wyglądało tak, że ja sobie przy okazji tutaj, kurde, machnę... jak to się mówi, machnę sobie tą kasetę retrospekcyjną VHS-ową. Bo nadal nie wiem, na czym one polegają, ale lepiej zrobić to tak, niż żebym ja, kurde, powtarzał nie wiadomo jak bardzo, no nie? Dobra, teraz musimy idealnie odmierzyć. O! Super! Czemu tak za pierwszym razem nie zrobiłem? Nie wiem! Ale tutaj też trzeba będzie tak zrobić! Dobrze! Ło! Okej. Okay. Super. Jesz Sonic! Ej, ale normalnie w Crashu tym, dwójce to ja bym tutaj maskę akuku stracił. Znaczy aku. Lubię tak czasami przekręcać. Nie! Dobrze! Woo! Dobrze! Tu mamy jakieś zejście na dół, bardzo tajemnicze zresztą. O, dobrze, że tutaj schodzimy. Bo tu sobie odblokujemy te poziomy na dole, jak żeśmy platformą w dół sobie zjechali. Pamiętacie, nie? O tym. To tak sobie właśnie fajnie odblokujemy.
Pyk, pyk. O, runda bonusowa, super. Zobaczymy, jakie tutaj dziwactwa wymyśli ten twórcy fangame'u. Jestem bardzo ciekaw, ale tak całkiem szczerze bardzo mi się podoba ta góra, te góry tak bardzo po boku. Chodzi mi właśnie o te tutaj ścianki, bo to mi strasznie przypomina taki lekki vibe Crash the Wrath of Cortex, tylko z tą różnicą, że trochę taki, wiadomo, ubogi Crash the Wrath of Cortex, bo no, nie ukrywajmy, że wiadomo, że trylogia graficznie względem The Wrath of Cortex to gorsza graficznie była, bo jednak to na PS2 był The Wrath of Cortex i trochę lepiej on graficznie wyglądał, bo wiadomo, sprzęt miał, jak to się mówi, więcej do zaoferowania, no nie? No bo nie oszukujmy się, ale wiadomo, że PS2 miało trochę więcej do zaoferowania pod względem grafiki, pod względem w zasadzie wszystkiego niż PS1, nie? Co nie oznacza, że PS1 jest gorszą konsolą, że jest jakąś najgorszą. Względem technicznym jest trochę gorsza niż PS2, ale i tutaj są świetne klasyki. Tak reasumując i podsumowując, jakby mą wypowiedź, szanowni państwo, kochani moi. Skrzynka z nitro! O, to było pięknie zrobione. To było pięknie zrobione. I super, mamy kolejny klejnocik. Elegancko. 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 Tu mamy 100%, tu mamy 100%. Stream. O, co to jest za ten? Co to jest, kurde, za poziom? A, dobra, klasyko. Klasyko. Klasyko, muchachos. No i dupa zbita. Dupa zbitas, kurcze pieczone. Już mamy 33%. Wy to czajcie, mamy 33%, a ja dopiero trzeci poziom robię, nie? Ja, kurde, mi się myli. Kontrol z shiftem mi się myli, a przecież to shiftem ja spina tak tutaj odwalam, więc nie rozumiem. Ja nie rozumiem, proszę państwa. O, super. O. Dobrze, dobrze, trzeba to na spokojnie rozegrać. Nie śpieszymy się, bo jak się człowiek spieszy, to się szatan cieszy. No mówiłem. No ty, kurde, pało. No, co? Dobra, teraz będzie na... Kurde, najgorsze! No, kurde, co? Was chyba pogrzało już do reszty z tymi skrzynkami. Gorszej lokalizacji skrzynek nie dało się wymyślić, co? Żeby uprzykrzać Michałowi życie, kurde. O, super. Fajnie. O, to było dobrze zrobione. O, tam jest ten, taśma. Tam jest taśma, kurcze, pieczone, klejąca. Ale nie, całkiem szczerze, jak ja mam tutaj już nie pajacować, a bardziej wyrazić swoje zdanie, to jest to ciekawy fangame. Naprawdę ciekawy. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jest content, jest zabawa, jak to się mówi. Trzeba tylko zebrać teraz tę kasetę i będę w domu już, nie? Nawet jak ja teraz, kurde, dam ciała, to już... O właśnie, jak teraz dam ciała, no to... To już mam, jak to się mówi, kasetę zebraną, tak więc... już w tym momencie to mogę mieć wygwizdane, chociaż nie chcę mieć wygwizdane, bo ja mam tylko 6 żyć, chcę przypomnieć. Tak, kurczę, pieczone. O, znowu 6 żyć mam. Miałem mieć 7. A znowu mam 6, bo mnie roślinka, kurde, dojechała bez mydła. I mnie to bolało bardzo. Mam wspomnienia, kurde, z Wietnamu.
No kurde! Trzeba będzie ci ślizgiem dojechać, kurde. No. Już tak ci nie mogłem dojechać inaczej. O, to było dobrze ogarnięte, to było sprytnie, nawet ogarnięte! W normalnym Crashu, w Crashu dwójce, to co ja teraz zrobiłem z tym ślizgiem by nie przeszło, bo by zaraz to wszystko jebło, brzydko mówiąc. Przeskoczyłem na niego. Co jest grane? CO JEST GRANE?! Ale wstyd. Trzy życia, ja pierniczę. No kur... CO JEST?! No teraz nagle się zaliczyło, fajnie. Ej, to tam wyżej chyba trzeba skoczyć. O, jest aku. Dodatkowy, się przyda. Tam trzeba będzie ślizgiem skoczyć, na bank! Nie ma innej opcji, no kurde, ja tam widziałem przecież papirus. Bo to są chyba takie papirusy, coś a la papirusy. No i game over, super, fajnie. Jak to wygląda teraz? A, mamy ten. Game over i ten, Boże, autosave'a mamy. Czyli to się zapisuje normalnie, super, fajnie, fajnie. Dobra, super. I teraz tak. O właśnie, tak to trzeba było zrobić. Tak to się robi. Ej, ej. Fajne nawet wejście tutaj jest, że tak kurde woda robi coś ala takie kraty. Ty, pomysłowe to jest. Szapoba dla twórców, kurcze pieczone. Szapoba, naprawdę. A, trzy poziomy mamy na 100%. Teraz Silver Lining, tak? Dobrze? Dobrze czytam? 50%, już mamy kurde połowę gry. O, oczywiście kurde mój ulubiony poziom Piston Eat Away, kurcze pieczone. Lepszego poziomu to dać do tego fangame'u to nie mogliście, co nie? Musieliście, kurcze. O, super, super. Super! Podoba mi się to! Dobra, to może to se na koniec zostawmy, zobaczmy Castlemanię. Castlemania, Sonic Mania, hehe. O! Poziom The Lab, tylko w wersji takiej modernistycznej, bym powiedział, takiej zmodyfikowanej. Nie no, se jaja robicie teraz za mnie, prawda? Robicie se za mnie jaja. W tym momencie, w tym otóż momencie. Co? Co? Robicie se ze mnie jajka? No to było ok, ogarnięte. Teraz trzeba uważać na te ostrza. Wydaje mi się, że to TNT zniszczy te dwie skrzynki. Nie wierzę, że jest inaczej. No, słyszałem nawet odgłos zniszczenia. Nie no, poziom, powiem szczerze, całkiem fajnie ogarnięty. To jest trochę takie, dla mnie osobiście, ja to jako fan Crasha odbieram jako połączenie tych poziomów, tego poziomu The Lab z tymi poziomami zamkowymi z The Wrath of Cortex po raz kolejny. Tutaj takie lekkie nawiązanko, ale no z tym mi się kojarzy, nie będę tego ukrywał. Ja nie będę jakby tutaj wam zakłamywał, że to jest połączenie dla mnie trochę takiego The Wrath of Cortex z Crashem 1. No i przy okazji moim ulubionym Slippery Climb, bo ja tutaj widzę, że schody to są z Slippery Climb wzięte żywca. I tak to, szanowni państwo, wygląda. Wow. Nie. Kurde, strasznie trudny jest ten poziom. A weźmy chociaż, zjedźmy, zobaczmy jak wyglądają teraz te, bo to na bank jest odkryte już dla nas. Tak, tutaj mamy te jakieś chyba poziomy retrospekcyjne, tak mi się wydaje, że to są poziomy. Okej, jesteśmy sobie w takim ciemnym tym i co, o co tu chodzi? A, to jakiś, to ukałka nas, kurde, prądem. Ej, co to jest? O co tu chodzi?
że Łukałka nas tak prądem bardzo brzydko razi. Rezi! Aha, czyli jak my robimy podwójny skok, a przynajmniej staramy się robić podwójny, to Łukałka w tym momencie nas razi. Jak robimy sobie taki pojedynczy, to on ma wywalone w nas. Czyli ja nie mogę spacji wciskać przed tamtą skrzynką, bo on mnie wtedy porazi prądem. Pała de Hombita. Kurde, to trzeba jakoś, kurde, odmierzyć te skoki, bo to jest naprawdę uciążliwe strasznie. I w ogóle fajne jest to, że kiedy bierzemy Łukałkę, to jest trochę taki donoś... No taki, wiecie, inny odgłos jest Łukałki, a nie, że to jest taki... Znaczy, to jest taki aku-aku, ale zmodulowany, może tak to powiem. 14,60. Aha! Dobra, 11,98. No dobra, niech będzie. Niech będzie brąz. Nie muszę mieć, kurde, tutaj w tym momencie jakichś super wyników. Mamy tylko... Aha, czyli tutaj tylko te 5 poziomów zablokowanych. 51%. Wow! Ale żeśmy zaszaleli, kurde, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Jestem ciekaw... O! A co tu mamy? O Jezus Maria, ale tu będzie wycisk. Dobra, kurde, wychodzę stąd, bez kitu. Ta druga jest niemożliwa do przejścia. Podejrzewam, że ta trzecia też jest niemożliwa, bo bym musiał mieć ten. Mi się wydaje, że jakąś ja umiejętność potrzebuję. Chyba podwójny skok. No tak, bo inaczej się nie da, no kurwa. Nie oszukujmy się. Wyłazimy stąd. Lecimy do góry. Jedno żeśmy zrobili. Dobra, Castlemania, jedziemy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Mam nadzieję, że to jak ja sobie w rundzie bonusowej zginąłem, to nie będzie miało wpływ na tom. Na tą kasetę. No bo kurde, jednak w bonusie zginąłem, a nie w poziomie. Samym w sobie. Samym w sobie. Kurde! Nie, no kurde, to jest jakiś... To jest jakaś paranoja w tym momencie. Dobra, to może jednak chyba tu pójdę. Bo ten piąty poziom to mnie tak, kurde, jest... Dla mnie, nie wiem, jest przerażający. Dobra. Strasznie pogmatwany poziom. Ale wezmę sobie tutaj w razie co to. Dobre jest chociaż tyle. Dobre jest chociaż to, że te poziomy są krótkie. Tak prawdę mówiąc. Bo te poziomy autentycznie są krótkie. I w ogóle tu leci muzyka ten. Z poziomów z Crasha Trójki, z przeszłości. To wiecie, Gone Tomorrow i tak dalej, nie? Jasny gwint i jeszcze raz trzeba to wszystko robić, nie? Masakra w ogóle. Masakra! Aż nie wiem, ile ten odcinek będzie, prawdę mówiąc, trwał. Bo... O! Teraz raptem mi nic nie jebło, a wcześniej jak tak robiłem, to nagle, kurde, crash... Dobra, nieważne. O! Dobra znajdźka! Tak się trochę zastanawiałem, co tutaj może być. Się okazało, że taka znajdźka tutaj jest, widzicie?
Twórcy potrafią ładnie, kurde, tutaj schować coś przede mną. Nieładnie, nieładnie. Dwa życia, ale wstyd, ja pierdzielę, masakra. Gdybym grał na padzie, to pewnie byłoby o wiele lepiej, a tak to przynajmniej to jakiś challenge. Z drugiej strony jest! Ha! Coś, czego już sobie nie zdobędę. Coś, co mogę sobie co jedynie, kurde, w dupę cmoknąć. Zasrana kaseta. Żadnej rundy bonusowej? To ja żadnej rundy bonusowej nie widziałem, autentycznie. ...56%. Tak raz Castlemania mnie trochę drażni, nie będę tego ukrywał. O, czwórka się odblokowała, ale wiadomo. Wiadomo jak to będzie, nie? Z tego nie ogarnę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę państwa? O! A tu inny aku. Bo tu uki nie ma? Co jest? Co jest grane? Czemu tu uki nie ma? Ale kurde, niezły gnój! Dobrze, że ja tutaj życia nie tracę, nie? Te, powiedzmy, rundy uka, to ja sobie mogę tutaj tak żyćka farmić w sumie na dobrą sprawę. O Jezu! No ty imbecylu jeden. Oczywiście do Crasha to było, nie? Bo to Crash nie umie skakać. Wypraszam to sobie. Ja chciałem na tamtą pasiastą skrzynkę skoczyć! A, już wiem na czym to polega. To nie jest takie... to nie jest takie znowu głupie. Tylko jest jedno ale. Jest jedno ale w tym momencie, bo... Kurczę... Ja nie wiem jak z tymi skrzynkami. Ale no właśnie, to trzeba zrobić... O właśnie, to trzeba zrobić tak, żeby uka mnie nie dojeżdżał na każdym kroku, bo mi jest przykro. No i jak? No i jak? Dobra! Ja tego nie zrobię, bo kurde, ja nie myślę, ja po prostu nie myślę i taktyki nie mam. Więc to zrobimy sobie kiedy indziej. Może na właśnie streamie. Może zrobimy właśnie jeszcze streama z tego, żeby kurde pojechać z koksem. A teraz, dobra, na szybkości przelecimy ten poziom. Już nawet nie będę robił go na 100%, tylko byleby zdobyć tą zasraną kasetę. Ja pierdziele, kurde. A bo, nie kasetę, przepraszam co ja gadam, ten papirus zasrany. To zobaczymy jak jeszcze UKUK 5 wygląda i wtedy zakończymy sobie i... I na tym chyba nawet całą grę przejdziemy, nie? A jeżeli chodzi o resztę rzeczy, takie 100%, to zrobimy sobie na live'ie. Na spokojnie. Który szczerze nawet nie wiem kiedy będzie, może w weekend w sumie pierdykniemy streama. Z Crasha Back in Time. No kurde! Chyba dobrze idę! Aż się boję zapytać, ile ten odcinek będzie trwał, bo nawet nie wiem, jak ja długo będę musiał montować i edytować, kurczę pieczone. Ale dobra, lecimy prosto przed siebie, wywalone jajca.
Może nawet nam się uda tą kasetę zdobyć, jak zrobię to wszystko za pierwszym razem. Na razie jest gitara. Idzie nam niemalże... niemalże perfekcyjnie. Na razie bez ani jednego... powtarzam, bez ani jednego zgonu. Dobra. Picobello. Zgarniamy co nasze, idziemy dalej. Pełen speedrun w tym momencie. Jeszcze jak nam się... wow! Uda. Teraz na spokojnie. Teraz bez żadnego gwałtownego ruchu. Jeżeli... jeżeli nam się uda jeszcze zdobyć tego papirusa, no to to już będzie picobello. No tylko nam klejnocika zabraknie, nie? Ty umiesz, kurde, skakać? Ty umiesz skakać? Dobra, jest gitara. Dochodzimy do tego miejsca. Jesteśmy dalej. O, super. Super. Super! 37 na 72. Dobra, ale gdzie jest ten kolorowy papirus? Super, ja tego papirusu nie mam. Fajnie, nie? Ten papirus do podcierania dupska. Dobra, gdzie on jest? Pewnie w tamtej części poziomu. Ale kurde, to jest powalone. Mamy 62%, okej, wszystko spoko. Ale gra jeszcze od ciebie wymaga, żebyś się kurde cofał tam do tej sekcji, gdzie była kaseta. No masakra w ogóle. Chyba, że to, nie wiem, nie jest jakaś... no bo, umówmy się, te plansze nie są jakieś kurde długie. No, tak jak już wcześniej mówiłem. Wszystkie są fajne na swój sposób. Są naprawdę elegancko ogarnięte. Tylko ja oczywiście mam problemy, bo gram na jebanej klawiaturze. Tam będzie na banku góry. Tam będzie na banku góry. Jestem święcie przekonany, że tam będzie ten papirus numer 5. Dobra. Moi drodzy, czas antenowy dobiega końca. I tak pokazałem te wszystkie poziomy, no nie licząc tej piątej, tej uki uki. Słuchajcie, jak będziemy chcieli robić 100%, to zrobimy to już na live'ie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Wpadajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie. Ja nie będę już przedłużał. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobał, a jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego. I koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu kontentu. Na razie, trzymajcie się, cześć i niech moc będzie z wami. Elo! Na razie, pa pa! Pa 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 p